Cześć, witam Was serdecznie, moi kochani. Dzisiaj dla mnie jest wyjątkowy dzień i dla niektórych już też niedługo ten dzień nastąpi, bardzo wyjątkowy. Ja może sobie położę tak ręce, to już pewnie wiecie, o co chodzi. Powiedziałem do Was, że zrobię wyzwanie jeszcze raz. Obiecałem Wam to po pierwszym wyzwaniu, nagrałem dla Was film i właśnie to zrobiłem. Dzisiaj skończyłem 90. dzień wyzwania. Zacząłem pod koniec kwietnia, czyli powiedzmy maj, czerwiec, lipiec. Lipiec cały. Mamy powiedzmy początek sierpnia. Z małą obsuwą, ale tak jak mówiłem, można się ileś tam dni przesunąć i tak dalej. Tym bardziej jak dla mnie robię ten program drugi raz. Więc mogłem sobie troszeczkę dać swobody, ale do czego zmierzam? Dlatego też wielka prośba dla Was, to co już kiedyś dla Was nagrałem. Jeżeli robicie, to naprawdę róbcie to sukcesywnie, bo ja sam tą moc czuję, gdzie tak naprawdę jak robię to wyzwanie drugi raz i robię dziennik codziennie, a czasami słuchajcie, te przerwę sobie na 2-3 dni, czy tam na 2 dni, bo po prostu to co mówię, nie chciało mi się, nie miałem czasu, albo gdzieś po prostu wyjechałem, to potrafię sobie zrobić 2 dni pod rząd. Jeżeli to dla Was nie jest też problem, też tak możecie zrobić. Więc teraz co? Słuchajcie, osoby, które jeszcze mnie nie znają, to jest mój pierwszy dziennik ze Szkoły X-a. Są moje filmy, cała moja trylogia. Ten dziennik wygląda tak. To jest tyle dziennika. Nie będę go teraz czytał, bo to nie o to chodzi. To jest mój pierwszy dziennik z wyzwania. I już Wam go podnoszę. Pierwszy. Czyli cała wiedza w tej półkuli. Okej. Okay. Teraz jedziemy, słuchajcie, z drugim. Teraz ta półkula. I teraz Wam powiem, że po raz kolejny zrobię to wyzwanie po raz trzeci. A wiecie dlaczego? Bo dla mnie ten program to jest pigułka całej wiedzy, co tak naprawdę mamy we wszystkich książkach, mamy tak naprawdę we wszystkim. Bo ja powiedziałem Wam, że ja nie lubię czytać książek. Teraz już trochę zacząłem te książki czytać, ale dalej wolę chłonąć wiedzę inaczej, czyli modalność może czytania książek nie jest dla mnie, ale mimo będę to próbował robić. Takie książki jak ta, to tak, takie coś można czytać, bo to jest naprawdę dla mnie taka wiedza, że po prostu zajebiście. Czyli trzeci raz po to, żeby wypełnić tą jeszcze jedną środek jakby, bo już mam 2 boki zapełnione, więc już tam też mi w ogóle głęb chyba rozerwie, także będzie już w ogóle petarda. Wiedza zajebiście i tak dalej. Ale nie przedłużając, po co to też się robi? Bo sukces jest matką powtarzania, czyli tam repetition is the mother of skill, tak, nauczyłem się tego, tak, repetition mother of skill, więc dlatego to robię. I każdą rzecz, zobaczcie, jak ktoś z Was nagrywał pierwszy film, wy myślicie, że ja, ten Robert, nie, że ja kiedyś nie miałem problemu, żeby dla Was film nagrać. W ostatnim dniu 90. jest to, żebym nagrał film dla tego, Janek to włożył na YouTube i tak dalej. Nie, ja już tego nie potrzebuję robić, bo ja już nagrałem jeden film, drugi. Teraz wrzucam ten film przede wszystkim dla Was, dla naszej zajebistej, wspaniałej grupy. Wspaniałych ludzi, zajebistych, którzy osiągają sukcesy, którzy osiągają cele. I ja teraz jestem po raz kolejny tego przykładem, że widzicie, drugi raz robię. Drugi raz zrobię, dlaczego ten program działa. I teraz króciutko Wam przeczytam, bo to jest, przeczytam Wam, tylko to mamy 3 minutki, więc spokojnie, nie będę Wam dzisiaj zajmował czasu. Więc 2 ćwiczenia ostatnie i pierwsze pytanie w 89. dniu. To będzie taka mała lekcja dla tych, co przede wszystkim nie doszli do tych dni, a dla tych, co doszli, ale nie wypełnili tego, albo nie wiedzieli, jak to napisać, to w pewien sposób teraz pokażę Wam, co ja napisałem, więc możecie mniej więcej sobie tam zobaczyć, co osiągnęliście w całym dzienniku, w całym programie i sobie to zapisać. Po pierwsze, moim wyzwaniu. Schudłem 17 kg i ograniczyłem alkohol. To jest mega zmiana, bo słuchajcie, no mówiłem, 6-7 piw dla mnie to był standard, nie? To tak dziennie, nie raz w tygodniu, dziennie. To był taki standard, więc normalnie, wiesz, ja nie choruję, to co mówiłem, nic mi się nie dzieje i tak dalej. Ograniczyłem to zajebiście. Nie, są imprezy, szkolenia, oczywiście gdzieś tam pojedziemy sobie ostro, ale ograniczone jest to, jak tu Janek mówi z Krzyśkiem w filmach. Nie chodzi, możesz nawet wylądować na izbie wytrzeźwień, ale raz na jakiś czas, ale nie codziennie, nie co tydzień. Okej. Okay. Czyli tak, schudłem 17 kg, ograniczam alkohol, to jest mega zmiana, dlatego to chciałem powiedzieć. Zmieniłem podejście do życia na lepsze, do rodziny, do żony, do pieniędzy, do seksu, do miłości, do ludzi, do całego świata i zrobiłem... I zrobiłem dużo rzeczy, które zapisałem, mimo tego, że mam na dużo czasu. Niektóre rzeczy już spełniłem, a inne, które mam określone w celach, to jest tylko tak naprawdę kwestia czasu, tak? To jest naprawdę kwestia czasu. To jest tak naprawdę kwestia czasu. A teraz słuchajcie, w drugim wyzwaniu. W drugim wyzwaniu, słuchajcie, żebyśmy się tutaj nie dublowali. Przepraszam, że się nie przygotowałem tak szybko, ale już lecę z tematem. Oczywiście, żeby była świadomość, moje dzienniki są kolorowe, bo moje życie ma być kolorowe, a nie czarno-białe. W drugim programie, słuchajcie,
Przede wszystkim utrzymanie wagi. Nie będę się teraz rozwodził na ten temat. Utrzymanie wagi, kondycji, panowania nad emocjami, zmiany nawyków, ograniczenie alkoholu. Czyli nad tym wszystkim panuję do tej pory. Zarządzam tym bardzo dobrze. Zarządzanie pieniędzmi, docenianie małych rzeczy, szanowanie siebie i innych, pewność siebie jeszcze większa, relacje z ludźmi. Ale tutaj jako ten punkt szósty zaznaczyłbym to, że ta wolność finansowa, czyli zarządzanie tymi pieniędzmi, gdzie ile masz, tyle wydasz. Po pierwszym programie nauczyłem się tego tak robić, że każdy z Was ma jakąś tam pułap, każdy ileś tam wydaje pieniędzy miesięcznie, czy to jest 2000, 5000. Nie będziemy tu rozwodzić się, bo każdy z nas zarabia inaczej, nie ma znaczenia. Moja wolność finansowa w pierwszym programie była na jakimś tam etapie, nieważne na jakim. Po roku czasu. I słuchajcie, po to robię drugi program, bo chciałem sobie porównać dzienniki i przy którymś dniu, gdzie było wolność finansowej, słuchajcie, po prostu byłem w szoku. Wiecie dlaczego? Już Wam teraz powiem. Bo moja wolność finansowa na dzień dzisiejszy zwiększyła się 3,25 razy. 3,25 razy, czyli 3 razy więcej przez rok czasu zmieniłem. Nieważne, czy miałem odłożony 5 tysięcy, to mam dzisiaj 15, jak miałem 2, to mam 6, tak? A jak miałem 100 tysięcy, to mam 300 tysięcy. Nieważne. Każdy z Was ma jakąś tam pulę odłożoną, albo jej nie ma, ale to jest moim konikiem, gdzie naprawdę zajebiście się to zmieniło, jeżeli chodzi o to. I teraz też dla osób, które tutaj sobie tak jeszcze Wam tutaj coś dopowiem. Czwarte ćwiczenie, to też będzie dla niektórych przykład, dla tych, jak powiedziałem, albo ktoś tego nie wypełnił, albo po prostu ktoś nie wypełnił, albo cokolwiek. Pytanie dotyczy tego, to dla tych, co nawet nie wiedzą, bo nie są na tym dniu programu, już Wam powiem. Napisz list do siebie samego, sprzed rozpoczęcia programu, co chciałbyś powiedzieć tamtemu człowiekowi. Chcesz mu podziękować, czy zagaić za decyzję w uczestnictwie? I teraz słuchajcie, w pierwszym programie napisałem do siebie tak, ja to oczywiście, słuchajcie, ja tych w ogóle nie pamiętam. I pamiętajcie, jak kiedykolwiek zrobicie drugi raz program, to nie wolno zaglądać do pierwszego i wypełniać. Nie, ja najpierw wypełniam drugi, a później biorę sobie od razu dzień i mówię, ja pierdziel, jakie zmiany. I teraz Wam przeczytam, to już będzie sam koniec. Robert, dziękuję Ci bardzo, wiem, że się nie bałeś tego wyzwania, ale mimo to dziękuję Ci, że się nie poddałeś, nauczyłeś mnie tego wszystkiego, jestem lepszym człowiekiem, dzięki Tobie, dzięki Twojej decyzji, obiecuję Ci, że to dopiero początek, pójdę ostro do przodu, to Ci mogę obiecać i sobie też. Super. W drugim troszeczkę się rozwinąłem, więc się troszkę więcej rozpisałem, ale słuchajcie, Robert, dziękuję Ci, że nie jesteś odporny na wiedzę, że podjąłeś wyzwanie, naprawdę z całego serca dziękuję Ci za to, dzięki Ci za to i dziękuję Tobie, wyglądam tak jak wyglądam, mam co mam, mam ogromną wiedzę, stałem się super człowiekiem, potrafię walczyć do ostatniej kropli, nigdy się nie poddaję, zawsze znajduję rozwiązanie z każdej sytuacji, idę ostro, do przodu, spełniam swoje cele i marzenia, jestem po prostu zajebisty, dzięki Tobie. Nie chcę sobie wyobrażać, jak wyglądałoby moje życie, gdyby nie Ty. Jeszcze raz z całego serca Ci dziękuję. Słuchajcie, i przed chwileczką próbowałem się dodzwonić do Janka, ale się nie dodzwoniłem. A wiecie dlaczego? Bo tam Janek w ostatnim dniu mówi i nawet zadzwoń do mnie i podziel się tak dalej. I przy pierwszym wyzwaniu zadzwoniłem do Janka i powiedział mu tak. No cześć Janek, chciałeś, żebym do Ciebie zadzwonił. Ja? No co Ty? Janek, chciałeś, żebym do Ciebie zadzwonił. A, dobra, skończyłeś program. Skończyłem program. Właśnie przed tam Waszym nagraniem chciałem to zrobić, ale widocznie ma teraz zajęty telefon, zrobię po nagraniu. Zadzwonię na pewno do Janka, jak prosił to w dniu 90. I co ja Wam mogę więcej powiedzieć? Nie chcę Wam przeciągać, nie chcę Wam przedłużać. Róbcie, działajcie i miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.